Życiorys księdza kanonika Marka Kajzera. Czyta Miłosz Cebula. Ksiądz kanonik Marek Kajzer urodził się 1 lutego 1952 roku w Poznaniu i należał do parafii Matki Boskiej Bolesnej. W tej też parafii od 7 roku życia aż do matury jako ministrant służył do mszy świętej. W 1972 roku wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem księdza profesora doktora habilitowanego Ludwika Wciórki, wybitnego kapłana arcydiecezji poznańskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Mariana Przykuckiego 20 maja 1978 roku. Mszę świętą prymicyjną ksiądz Marek odprawił w swojej rodzinnej parafii na poznańskim Łazarzu. Już jako kapłan powierzył się opiece Pana Boga. W ten sposób realizował swoje motto: Ojcze, święć się imię Twoje, zawarte na obrazku prymicyjnym. W 1992 roku objął parafię pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Spławiu w roli proboszcza. Ksiądz Marek Kajzer w lipcu 1997 roku rozpoczął posługę w jednej z najstarszych parafii w Poznaniu. To jest parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha, znajdującej się na wzgórzu Wojciecha. Od samego początku jego naczelnym celem było przeprowadzanie gruntownej renowacji zabytkowego kościoła. Ksiądz proboszcz świetnie godził swoją pracę duszpasterską z remontem i organizowaniem funduszy na renowację powierzonego mu kościoła. W ofierną pomoc finansową włączyli się zarówno parafianie, jak i liczni sponsorzy. Już w 1999 roku pod okiem konserwatora zabytków rozpoczęły się prace związane z osuszaniem kościoła, założeniem nowej instalacji elektrycznej i nagłaśniającej. W następnych latach wyłożono prezbiterium płytkami marmurowymi i położono nową polichromię. W kolejnym etapie remontu w kościele wymieniono okna, wstawiając nowe, piękne witraże. Odnowiono także więźbę dachową i położono nową dachówkę. Po wykonaniu tych prac przystąpiono do odrestaurowania ołtarza głównego oraz ołtarzy bocznych. Całkowicie od podstaw zbudowano prospekt organowy, odnowiono chór i zakupiono organy. Odnowiono także drewnianą dzwonnicę z zabytkowymi dzwonami i wyposażono w system elektrycznego sterowania. W 2012 roku, w 15. rocznicę objęcia parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha przez księdza kanonika Marka Kajzera, pojawił się w kościele nowy ołtarz kamienny, który zamontowano w miejsce drewnianego stołu, na którym sprawowano Eucharystię od 50 lat. Nowy ołtarz przytwierdzono na stałe do posadzki prezbiterium. Ksiądz Marek zawsze pragnął, aby jego kościół posiadał wszystko, co najlepsze i najpiękniejsze. Równolegle z pracami renowacyjnymi świątyni, ksiądz proboszcz prowadził działalność duszpasterską w parafii. Przyczynił się do reaktywowania pisma parafialnego Święty Wojciech. Szczególną troską otoczył kryptę zasłużonych Wielkopolan, jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Z jego inicjatywy odbywały się w kościele liczne koncerty, w których uczestniczyły najlepsze poznańskie chóry czy zespoły instrumentalno-kameralne. Wielką radością księdza Marka Kajzera był udział w pielgrzymkach parafialnych, krajowych, jak i zagranicznych. Stał się księdzem pielgrzymem. Był opiekunem duchownym pielgrzymów. Tradycją stały się wyjazdy pielgrzymkowe do Górki Duchowej, do Lichenia i na Jasną Górę. Przy okazji wspólnych wyjazdów cieszył go bezpośredni kontakt i rozmowy z parafianami, w których dzielił się swymi planami
osiągnięciami i trudnościami związanymi z renowacją świątyni. Ksiądz Marek z wielką pokorą wysłuchiwał o kłopotach swoich parafian i wielu z nich pomagał. Jego ostatnią zasługą był zorganizowany w 2013 roku parafialny klub seniora, w którym przy kawie odbywały się spotkania z emerytami i osobami starszymi. Ksiądz Marek Kaiser był członkiem poznańskiej grupy ekumenicznej. Gdy rozpoczęły się nabożeństwa ekumeniczne o jedności chrześcijan i o pojednanie narodu polskiego i żydowskiego, ksiądz Marek na prośbę arcybiskupa aktywnie włączył się w ten nurt. Był wielkim orędownikiem dialogu ekumenicznego oraz organizatorem modlitewnych spotkań międzyreligijnych w parafii świętego Wojciecha. Był otwarty na wyznawców różnych wyznań i religii. Ksiądz Marek uwielbiał historię i książki o tej samej tematyce. Jego ulubionym pisarzem był Roman Brandstetter, a poetą ksiądz Jan Twardowski. Bardzo chętnie grał na gitarze i akordeonie. Ksiądz kanonik Marek Kaiser zmarł 4 maja 2014 roku w wieku 62 lat, z czego 36 lat jako kapłan poświęcił się służbie Bogu. Pogrzeb odbył się w dniu 10 maja 2014 roku. Zgodnie z jego wolą został pochowany przy kościele parafialnym świętego Wojciecha, gdzie przez ostatnie 17 lat był proboszczem. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański. Parafianie zapamiętali księdza proboszcza Marka Kaisera jako człowieka wielkiego serca, kapłana bardzo skromnego, ogromnie życzliwego, duszpasterza pełnego wyrozumiałości, zawsze otwartego na drugiego człowieka, kochającego swoich parafian i cieszącego się z ich obecności przy nim. Tryptyk na pożegnanie księdza kanonika Marka Kaisera. Czyta Anna Staśkowiak. Uwolnienie. Byłeś słońcem, co ogarniało blaskiem pochmurne dni. Byłeś uśmiechem pełnym pokoju, łagodzącym czyjeś smutki, ocierającym łzy. Miałeś serce pełne miłości, by szczodrze dzielić się nim. Kochałeś Boga i pełen wierności trwałeś z Nim i w Nim. Zwiedziłeś wiele pięknych miejsc. Teraz, wolny jak ptak, szybujesz z wiatrem, by podziwiać świat. Droga.
Twoje dłonie przepełnione dobrem dźwigały ciężar najtrudniejszych spraw. Upiększyłeś świątynię, by zachwycone oczy tryskały podziwem. Zbudowałeś organy, rozśpiewałeś serca i mury, żeby chwałę Bożą mogły wynieść nad chmury. I chociaż tylko jedno serce miałeś, rozdawałeś je bez końca. Szczepiłeś w nas ducha modlitwy, by święty ojciec Pio ulgę w cierpieniu mógł darować wszystkim. A kiedy Twoja droga dobiegała końca, wziąłeś krzyż na swoje ramiona, by miłość weń wpisana rozsypała dla Ciebie blask wiecznego poranka. Odejście. Odszedłeś tak pięknie, w triumfie życia nad śmiercią, w pachnącym bzami maju, z radosnym śpiewem ptaków i płynącą pieśnią Ave. Teraz szybujesz skrzydłami duszy, spoglądasz na ziemię, której tak bardzo ciebie brakuje. Przyjdź o poranku, kiedy słońce wstawać będzie, i ześlij ciepły deszcz, w jego kroplach ukryj tęczę. Niech potoki wspomnień orzeźwiają serca, bo na zawsze żyć w nich będziesz. Wiesz, Marku, co jest najpiękniejsze? Przez całe życie dawałeś nam siebie, a teraz spójrz dookoła. W każdym z tych serc, jak w korcu maku, jest pełno Ciebie. I chociaż spływają potoki smutku, serce słyszy: nie płaczcie, szeptane po cichutku.